Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, także ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, które pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Jezus przedstawia nam ikonę, 3 ikony właściwie, 3 opowieści, 3 obrazy, po to, aby wytłumaczyć rzeczy tajemne, żeby pokazać misterium Jego Królestwa, tajemnicę Jego Królestwa. I wielokrotnie myślę, że dobrze by było, żebyśmy się zasmucili, co my z tą tajemnicą robimy. Czyli z czymś przepastnym, z czymś naprawdę ogromnym, wielkim, wspaniałym, pięknym, dobrym, epickim. Sprowadzamy to do historii, która jest dość nudna, czasem żenująca, niezrozumiała, banalna. No i pewnie najprościej byłoby i najlepiej, żebym sam pierwszy tu się uderzył w piersi, razem ze mną moi bracia, inni księża w Polsce, posypalibyśmy głowy popiołem i przynajmniej byśmy sprawiedliwość temu słowu oddali.
Chcę od tego zacząć, bo pewnie mi się nie uda powiedzieć tak krótko i tak pięknie jak Pan Jezus i tak głęboko. Jest to blady komentarz do słowa, które jest słowem pełnym mocy. Jedna z moich miłości, aktorka Izabeli Per, po otrzymaniu nagrody za jedną ze swoich ról w bardzo trudnym filmie i po zagraniu wspaniale, ale bardzo trudnej roli, odbierając tą nagrodę, powiedziała takie słowa, że boimy się trudnych historii, ponieważ gdzieś mamy takie przekonanie w głowie, że one nas ograbią, że one nas jak jacyś zbójcy napadną, przytłoczą, ograbią z tego, co w nas jest piękne, dobre i zostawią spustoszonymi. I powiedziała, że z trudnymi historiami, z trudnymi opowieściami, ja dodam z opowieściami, które również są w sposób mądry opowiedziane, jest wręcz przeciwnie, że spotkanie z taką historią, usłyszenie takiej historii, wejście w tą historię, przeżycie jej, pozwolenie, żeby ona coś z tobą zrobiła, czyni cię wręcz przeciwnie, nie spustoszonym, ale czyni cię na powrót bogaczem. Myślę, że to słowo Pana Jezusa dzisiaj, wbrew może takiemu prostemu odczytaniu, chociaż ono nie jest złe, bo przecież to słowo jest piękne, jest właśnie promienne, bo mówi o mocy Królestwa Bożego, o tym, że to najmniejsze staje się wielkim drzewem, to najmniejsze ziarenko wyrasta na wielkie i wspaniałe drzewo, że odrobina ma moc zakwasić całe ciasto. To jest jakaś potęga. Więc gdzie tu jest trud? Myślę, że chyba najbardziej widać to w tej pierwszej przypowieści Pana Jezusa. I ten trud to jest trud naszego życia. I dobrze się z tym zmierzyć. Dobrze wejść właśnie w misterium, które jest jakoś trudne, które może nas, gdy źle je przeżyjemy, zostawić spustoszonymi, ale jednocześnie, gdy przeżyjemy to misterium, tą tajemnicę w świetle Bożego Słowa, poprowadzeni przez to światło, które Jezus nam daje, no to wyjdziemy przemienieni. Tak jak dzisiaj słyszymy o tych, że synowie królestwa będą jaśnieć w chwale. To jest perspektywa, którą wyznacza nam to słowo. Bóg działa jakoś dziwnie, paradoksalnie. Pragnie zjednoczenia nas wszystkich, całego stworzenia w Chrystusie. Ale gdy rozpoczyna swoje wielkie dzieło, to zaczyna od tego, że dzieli. Oddziela światło od ciemności, niebo od ziemi, wody dolne od wód górnych. W końcu stwarza człowieka jako kobietę i jako mężczyznę. To jego dzielenie paradoksalne jest porządkowaniem. Jest czymś, czego tajemnica ma się objawić w zjednoczeniu. Ten, który dzisiaj zostanie nazwany nieprzyjacielem tego siewcy, naszego tutaj głównego stwórcy i tego, który sieje dobre nasiono. Nieprzyjaciel małpuje Boga, jakoś podszywa się pod Niego. Wydawać by się mogło, że dąży do jedności, bo miesza coś ze sobą. Różne rzeczy ze sobą miesza, ale ostatecznie jest tym, który czyni podział, bo jest diabłem i to jego imię właśnie to oznacza, jest diabalain, ten, który dzieli. Wydawałoby się, że ten mąciciel prowadzi do jakiejś jedności, bo coś ze sobą miesza, ale tak naprawdę to zmieszanie będzie wprowadzało rozłam, będzie wprowadzało pomieszanie, jakieś zagubienie. Mówię o tym, ponieważ
Trudna jest Boża logika. Trudna jest Boża logika, którą Pan przedstawia w pierwszej przypowieści, bo On mówi, zgódźcie się na to, że to, co dobre i to, co złe, będzie obok siebie. Że to będzie rosło do dnia sądu. Że my tego nie usuniemy. Że nie usuniemy tego z Kościoła. Że nie usuniemy tego z naszych rodzin. Z naszych własnych serc. A już na pewno nie usuniemy tego ze świata. Czy jesteśmy w stanie się na to zgodzić? Na taką myśl? I czy ona rzeczywiście jest Boża? Bo przecież ona raczej prowadzi, w moim przekonaniu, właśnie do tej trudnej historii. Do jakiegoś skandalu. Bo to zło nie jest tylko takim złem biedy, jak to nazywają teologowie. Takiej mizerii człowieka. Złem, które widzimy jest jakimś spadkiem po naszych rodzicach. Że doświadczamy trudu, cierpienia, że doświadczamy choroby, w końcu śmierci, że we własnych zmysłach mamy pomieszanie, żądze, pragnienia, że zamiast życia wiecznego ostatecznie mamy tęsknotę tylko za tym życiem, że nasza tęsknota jest na miarę życia nieskończonego. Ale samo w sobie nasze życie wcale nie jest królewskie, tylko jest jakieś biedne. W różnych jego aspektach. No trzeba, myślę, ktoś, kto się nie oszukuje, a dzisiaj to bywa rzadkie chyba, to jednak musi sobie powiedzieć, no biedne jest moje życie. Zło, którego doświadczamy, nie jest tylko takim złem. To nie jest tylko tego rodzaju pomieszanie, ale to jest też zło, które ma charakter demoniczny. Jak mówię o takim złu demonicznym, to mam na myśli zło, które naprawdę jest skandalem. Obrazem takiego zła i zgody na takie współistnienie ze sobą zła i dobra jest cierpienie sprawiedliwego i cierpienie kogoś, kto jest niewinny. Cierpienie jednocześnie kogoś, kogo kochasz i kogoś, kto jest bezbronny. To jest zło, którego nie da się opisać. To jest zło, którego nie da się tak naprawdę racjonalnie znaleźć jego przyczyn i sobie odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. To jest zło, które przekracza horyzont naszego myślenia. Czy na takie zło, a współistnienie, o którym mówi dzisiaj Pan Jezus, współistnienie tej pszenicy i konkolu, tego chwastu, czy nie, również ma taki wymiar? Demoniczny. I nie chodzi mi też o to, że tylko jakiś demon jest w stanie tak działać. Człowiek także, może nawet, to jest przerażające, ale dowodów na to mamy dość, żeby powiedzieć, że człowiek będący inteligentnym jest naprawdę w stanie działać w sposób demoniczny, wyrządzać tego rodzaju krzywdę. Czy możemy się na to zgodzić, na takie współistnienie? Chwastu i pszenicy. Ja powiem, że trudno mi się na to zgodzić. Że raczej chciałbym, jak w takim klasyku polskiego filmu, powiedzieć i zrobić, wyrwałem chwasta. Wyrwałem chwasta. Widzę zło, wyrywam zło. Pan Jezus mówi dzisiaj coś zupełnie innego. I naprawdę nie oznacza to, bierność naszą wobec zła, niedziałanie, ukrywanie. Myślę, że nie muszę tego powtarzać, bo z tej ambony wciąż płynie taki przekaz. Nie ma tolerancji na zło. Ale co zrobić, gdy to zło na nas spada? A dzisiaj spada. Jak Kościół, który również ma swój wymiar niewinny i ma swój wymiar cierpiący, który jest ukochany i któremu nie sposób nieraz pomóc. Jak przyjąć tego rodzaju doświadczenie? I jaka jest odpowiedź na to doświadczenie? Dzisiejsze słowo prowadzi mnie do trzech
myśli albo rzeczywistości. Najpierw ta przypowieść, czy te przypowieści, jakie rozważam, one mówią o cierpliwości. O cierpliwości i o jednej z odmian cierpliwości, która jest nazywana długomyślnością. Bądźcie cierpliwi, bo złomam swoją miarę. Bądźcie cierpliwi, bo ono nie jest nieskończone. Przyjdzie dzień, gdzie Pan powie dość. Bądźcie cierpliwi, bo moc Królestwa Bożego, ona działa, ale bądźcie też długomyślni i na pewno doczekacie się owoców tego działania. Cierpliwość i długomyślność. Długomyślność, aż sobie to sprawdziłem, bo nie pamiętałem z wykładów z teologii moralnej, co to za cnota, więc jest ona odmianą cierpliwości. I długomyślność to jest umiejętność wyczekiwania na wyniki prac i wysiłków. I długomyślność to przede wszystkim sprawność wychowawców, pedagogów i uczonych. Dodajmy rodziców, wiernych, kapłanów. Bądźmy długomyślni, bo do tego dzisiaj nas te przypowieści zapraszają. Bądźmy pewni, że to małe ziarenko wyda wielki owoc i stanie się wielkim krzewem. I ta druga przypowieść o tym wielkim drzewie, które staje się domem dla ptaków, jakoś w tajemnicy prowadzi mnie do drzewa krzyża, do jedynej odpowiedzi na skandal zła, na zło, które jest demoniczne. To jest jedyna odpowiedź i to nie jest wcale prosta odpowiedź. Jezus ukrzyżowany to nie jest rzeczywistość, którą należy sobie jak jakiś as z rękawa albo joker wobec czyjegoś cierpienia wyciągnąć i powiedzieć, haha, mam cię, on też cierpiał. To nie jest żadna odpowiedź. Ale dla mnie osobiście, dla każdego z nas, myślę, może stać się taką odpowiedzią, gdy wchodzimy w tego rodzaju doświadczenia. Bo w Jezusie widzimy tego, który daje odpowiedź mocniejszą, daje odpowiedź przekraczającą to zło. Ostatecznie na sobie zatrzymuje to zło, zło demoniczne. Wchodzi w jakąś dziwną logikę, odwróconą logikę tego świata. Przyjmuje naszą odmowę, przyjmuje nasz bunt, przyjmuje naszą złość. Przyjmuje rzeczy niepojęte i na sobie to zatrzymuje. I Kościół ma przy całej swojej grzeszności tupet, żeby wyznawać szaloną nadzieję, że ten zaczyn, to słowo, ten ukrzyżowany ma moc przemienić cały świat. I ma moc sprawić, że zajaśniejemy. To nie jest as wyciągany z rękawa czy jakaś superkarta. To nie jest argument w dyskusji, ale to jest ikona. To jest tak jak ta przypowieść. Trzeba na niego patrzeć. Patrzeć na tego ukrzyżowanego. I w tym patrzeniu człowiek przyjmuje miłość. Bo pojmuje, że jeśli jest kochany, może inaczej, pojmuje to za mało powiedziane, doświadcza, że skoro jest kochany, jest jednocześnie zdolny do odpowiedzi, która jest miłością, do kochania. Myślę, że to jest jedyna rzeczywistość, jedyna jakaś taką odpowiedź sensowna, którą znajduję na to, co przeżywamy. Patrzmy na ukrzyżowanego. Uświadamiajmy sobie i przyjmujmy, mówiąc mu amen, mówiąc amen jego miłości. Pozwólmy się mu kochać. A to jest coś, co naprawdę wzbudza w nas pragnienie kochania innych. Amen.